Czapki widok u mnie, ale kładzik. Honda TRX 400. Ten chłodzony powietrzem, ponieważ były te z tym silnikiem leżącym, tak na bok też tam były takie wynalazki, ale tu mamy silnik z, można powiedzieć, małymi zmianami, ponieważ mamy wsteczny z Hondy XR400. Może czymś tam się jeszcze różni wewnątrz konstrukcja. Nie wiem. I tak, dymi. Znaczy to, że nie pali, to swoją drogą, ale dymi też i w związku z tym, gdy właściciel przyjechał, no to mu mówię, ponieważ tutaj mamy żeliwo, żeśmy rozmawiali. Pozdrawiam przy okazji, młody chłopak, ale taki widać dość ogarnięty. No to co, no szli w uszczelniacze zaworowe i z głowy, ale zdecydował się, żeby zrobić wszystko. No bo różnie to może być. No i w sumie ma rację, bo można zrobić górę, a może poddać się dół. Robiłem ostatnio XR-ki dwie, jedną 600, drugą 400 właśnie. I XR-ka ta 600 była przetarta na sworzniu, a 400 miała luz na korbie już. I mało tego, kiedyś była po jakimś strzale już. Bo były kartery tutaj, jak mamy wejście wału. Powiedzmy tak, są dwie połówki skręcane do siebie, jedna i druga, i tu w środku, w tej dziurze, tam gdzie mamy skrzynię korbową, lata wał i tam właśnie był już jakiś szlifowany, coś tam było spawane, szlifowane. Więc nie są one znowu takie, że 40 lat bez żadnych remontów. Czasem się coś lubi spieprzyć, zwłaszcza, że ten już dymi, to raczej góra się już zużyła. I tak, wyszkiełkuję też ten wydech, ponieważ on będzie ładnie wyglądał, bo mamy podwójną dwururkę. Każdy zawór ma swój wydech. I będzie ładnie wyglądać. I cały silnik, bo nie jest lakierowany. Cały silnik się wyszkiełkuje, też pokrywy boczne, wszystko. I tak, czego nie nagrywam w środku? Bo nie ma prądu. Coś tam chłopaki przy torach robią. Elektryki. I prąd ma być dzisiaj do 14 wyłączony, a jest po 8. Więc sobie tak właśnie działam na zewnątrz w filmie. Bo tak to w środku w warsztacie jak najbardziej. Ja tam podnośnik podłożę, podniosę go sobie. Będzie dobrze, tylko że no, film nagrać w środku to tak średnio. Podejdźmy na drugą stronę. I tak, dziś mamy wtorek, a silnik kładzik dotarł do mnie w sobotę. I dlaczego ja go rozbieram? Już to też tak jako ciekawostkę taką luźną powiem. Ponieważ do XR-ek jest kilka rzeczy typu łożyska, które występują tylko z oryginału. Bodajże chyba łożyska na wałek rozrządu. To już mam pozamawiane takie rzeczy, bo to jest jasna sprawa, ale może być też tak, że się różni jakimś łożyskiem na skrzyni, bo tam też na wałku zdawczym, tylko to wewnętrzne, nie na zębatce, tylko wewnątrz. Też tam, jak kojarzę, jest tylko oryginał i za nim jest uszczelniacz. I właśnie takie nietypowe rzeczy lepiej sobie po prostu wyciągnąć, rozebrać i tak swoje tam później poleży, ale przynajmniej to, że będę miał możliwość zamówienia wszystkiego. Po prostu mi to dojdzie i będzie gotowe na składanie. Kolejna sprawa. Tu mamy rozrusznik i dźwignię od wstecznego z tamtej strony, z prawej. I też się różni uszczelniaczami od zwykłej XR-ki. Mało tego, nie są dostępne uszczelniacze jako komplecik. Trzeba brać na sztuki. Nie są drogie, bo tam po 15-20 zł oryginały. No ale trzeba już po numerach na sztuki sobie je pokupić. Typu dźwignia biegów, wałek zdawczy. W środku tam na to łożysko, o którym mówiłem, na wałku zdawczym, tylko z drugiej strony. Tam takie uszczelki pod pompę oleju, też są dwie. Takie rzeczy lepiej pobrać. No, żeby po prostu czekało. Dobra, i coś tam jeszcze z zawieszeniem, z hamulcami, ale to już tam drobnica, można powiedzieć. Najważniejszy jest piecek, go po prostu sobie wyciągnę. Później mu Zośkę wsadzę i będzie stał bez silnika, żeby go tam gdzieś przepchać czy co. A silnik pewnie dziś wyciągnę, a czy go rozkręcę, to jeszcze zobaczymy. Ponieważ może to światło włączą, światło, prąd, to będę działał coś innego. A zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie plan jest wyciągnąć silnik. Wyjdzie on na bok. No jakoś tam wyjdzie, najwyżej się ramę wytnie i później się coś tam heftnie gdzieś podmaluje się, nie będzie śladu. Żarcik oczywiście. Dobra, wstawię go na podnośnik, ten akurat taki duży. Podniosę go sobie na wysokość, tak żeby nie klęczeć, nie schylać się przed nim, bo po co? A, i coś tam jeszcze z gaźnikiem jest, ale to już tak
Mało ciekawa rzecz, nie pali. Burcy, 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 chce, ale nie złapie. Także coś tam pewnie przytkana, któraś dysza. Okej, okay. No to następny temat pewnie jak już będzie na stole. A tu by rozkręcanie wypadało nagrać, bo tak jak mówiłem, tej Xerki 2, 600 i 400 ani jednego filmu nie zrobiłem, ani z jednej, ani z drugiej. Nie było czasu jakoś tak. Chęci czasem nie ma, z tej zrobię. No to w sumie jedna cholera, poza tym, że jest wsteczny. Dobra, wyciągam i widzimy się już przy stole. Mam nadzieję, że z prądem. Jest wyciągnięty silniczek, nie bez przygód, ponieważ ośka, która idzie przez silnik i przez wahacz i spina ramę, musiałem ją pociąć. Tak się zapiekło na tych tulejkach, gdzie są łożyska wahacza, że po prostu była nie do wyciągnięcia. Zeszło mi od, ja wiem, pierwszej, drugiej, o 10 w nocy wczoraj. Także to na razie puszczam w niepamięć, chociaż jakiś tam minimalny stres był przy tym. Ośka zamówiona, łożyska wahacza również. To było nieplanowane przez nikogo. Niestety nie wyszła za cholerę. I tak, co tu będzie działane przy temacie tym? Mianowicie wiem, że większość z oglądających, jeśli w ogóle ktoś to ogląda jeszcze, pewnie by tego nie robiło. Ale osobiście już kilka silników z XR600 czy XR400 po urwaniu zaworu lub z luzami na korbie widziałem. Więc właściciel też taką decyzję sobie podjął, że problemy były z górą dokładnie silnika, dymił już i tam olej pobierał. I w związku z tym remont. Remont również dołu, tak jak mówiłem, różne tematy już widywałem. A troszkę można by się zapowietrzyć, gdyby komuś zrobić tylko szlif i tłoka i uszczelniacze zaworowe, a za miesiąc się coś podziało z silnikiem. Jeśli właściciel chce remont, tak będzie. Ponieważ to jak mówię, czasem można sobie biedy sporo narobić. Się zapiekła, co to za afera. Na pluszu, lepko złapać. Dobra, nic nie pękło. Niby nie. Więc tutaj, tak jak mówię, lepiej nie ryzykować jakichś problemów. Skoro ma być remont, robimy remont. Wtedy spokojna głowa, że będzie wszystko tak jak ma być. Że będzie chodzić. Silnik fajny, chłodzony powietrzem. Także jak się głowa kiełkuje, to będzie super wyglądać. To samo co 400, tylko że ma wsteczny. Może się tam jakimiś szczegółami różni, ale to już się tam zagłębiał nie będę. Konstrukcyjnie tam między 400, ale raczej ogólny zamysł silnika jest taki sam. Faktycznie chyba nie był nigdy rozkręcany, tak jak właściciel mówi, bo czuć po tych śrubach, że to wszystko jest tak zapieczone, że rany boskie. Ciekawe ile tu mi wyjdzie z gwintem. Jak na razie widzę, że chyba jedna by chciała. A może i nie poszło. Dobra. Czy mamy wszystkie? Coś się chyba zbliża do mnie, tak słyszę. A jest to możliwe, bo ma coś przejechać jeszcze.
wałeczek, to jest ważne. Jeszcze nie widzę dookoła, ale chyba zdrowy. Przywki, silnik fajny, nawet czysty w środku. Całkiem zdrowo na pierwszy rzut oka. A tu lejki w palcach poszły, nie może być. Uszczelka. A nie, to przecież stare. Stare się złoży z powrotem. Napinacz. Zobaczymy, czy on ruszy. Środek na śrubokręcik. Jakiś taki duży śrubokręt. Póki w silniku przykręcony. No poszło, dobra, elegancko. No, jedzie GSR. Także, o, już słyszę redukcję biegów. Dobra, idę. Dobra, jestem ponownie, tylko dzisiaj szybki temat. GSR przyjechał, tak jak mówiłem. Szybki temat, mianowicie łożyska. No i właśnie, to jest ciekawostka, bo nawet serwisówka podaje i jak się kupi też te łożyska, to są zalecane, aby były kryte po jednej stronie, po zewnątrz. A tu było jedno niekryte, a drugie kryte. Cholera wie, nieważne. No, tak jak mówiłem, dziś rozbiorę tylko górę, a to dlatego, że reszty mi się nie chce, bo już jest godzina niewskazująca, to raz, a dwa. Wczoraj mi długo zeszło i po prostu mam troszkę wyjebane na dzisiejszy dzień. No i tu widzicie, tu jest kryte z jednej strony, a z drugiej nie. Co tam dalej mówiłem? Ściągnę górę i zobaczymy, co z tym cylindrem. A jutro go z rana czasnę dalej. No, głowice, jakieś tam ślady są, ale nie jest źle. Wałeczek zdrowy. Nie ma śladów, nie jest kwadratowy, tak jak to często było w tych sprzętach, ani nigdzie nie jest, jak to tam by powiedzieć, taki utleniony nie, bo to nie aluminium, ale taki ma brzeryw. By to można nazwać. Okej. I co dalej? Ósemka. Czyżbym położył tu, jak się często zdarza, że wkładam klucze razem z resztą. Gdzie ósemka? A, tu. Tak, wróciłem do napinaczu, żeby sobie śrubę odzyskać. Tak, cylinder się ściągnie, głowica się ściągnie i, że tak powiem, będę spał spokojny. Znaczy spokojny, pojebane na to, ale a tak, ciekawość swoją zaspokoję w temacie. O, ty cholera. W temacie tego cylindra, co tam się podziało, że on tak przydymie, ale to mogą też uszczelniacze być, niekoniecznie cylinder. Zobaczymy. Tutaj, żeby nie przeszkadzało. Dobra, dajmy go na bok. Dajmy go na bok, tak żeby było dobrze głowicę ściągnąć, odkręcić, żeby silnikiem nie obkręcać dookoła. Oparł się, to dobra, to nie przeszkadza. Co tu mamy, 14? Tak. Luźna ciekawostka, szpilki mamy wkręcone w cylinder. Cylinder jedynie jest przykręcony do głowicy. Taka ta śmieszna, figlarna konstrukcja. Made in Honda. Czy to dobrze, czy to źle? Skąd mnie to wiedzieć? Nie jest jeszcze cylinder przykręcony do głowicy.
Niby nie, jedynie głowica jest przykręcona do kartery tutaj z błeku. Więc popatrzmy. Legenda głosi, że silnik od fabryki nierozbierany. I powiem tak, że po tym jak ta szpilka, ta ośka wczoraj wychodziła, to jestem w stanie w to uwierzyć. Że on wyciągany nie był. A szkoda, mógłby być. Żeby to przynajmniej wyszło jakoś, jakby troszkę przez swoje życie dostało smaru. Teraz jak przyjdzie nowa ośka, to i napierdolę tak smaru, ile uniesie. Jeszcze będzie kurwa wyłazić każdą dziurą. No, pewnie, że tu ogorginą. No, już mamy. O, już ranci. O, pewnie. Widać, że lubiała olej maszyna. Rancik już... już jest. Na cylindrze. No, tu jest podkładkę wyciągnę, bo później gdzie posieje. Jeszcze taka historia ciekawa, że sobie rozepnę głowicę i zobaczę, czy gniazda nie... nie są wykruszone, bo często się to zdarza w różnych sprzętach. Szybka z powrotem, to się tam jeszcze silikonem posmaruje i będzie. Jeszcze jeden remont zjeździ. Stawia opór. Uszyła, dobra. No nawet bez większych problemów. Bez większych problemów. No, świeca też zajebana. A, czuć olej spalony. Dobra. Nie. Głowica na bok. Na razie tu. Ona i tak do rozpięcia. Także jej się tu nic nie stanie złego. Tak jak mówiłem, szpilki w cylindrze. Czyli tu mamy dwie ósemeczki. 7,8 jest. Gdzie to tłucze? To też to ciężko idzie. Jestem troszkę ciekaw, jak on się będzie chciał rozpołowić. Wszystko w nim zardzewiało ze sobą. Dobra, tu mamy co 12 z tego co widzę. To będzie i 12. Albo i nie będzie. Cylinder dokręcony mocno. To nie ma co. Czekaj, czy to jeszcze w śrubach, czy mi w łokciu. O kurwa, ta ładna jebana. Szkodliwe jakieś policzy do dzieci. Nie dość, że fizycznie, to psychicznie też przy tej ośce wczoraj. A to 12. No już 12 wyciągnę. No i się tu widzę i przycie. Nie, to nie. Jakiś taki tylko ślad, ale zszedł pod palcem. Myślałem, że to coś groźniejszego, ale nie. Jakaś ta tuleja taka fioletowa. Chyba mu kiedyś było ciepło. Te dwie odkręcone do przodu. No nic. Czasem są takie w Yamahach śruby dookoła jeszcze, ale tu nic nie widzę. Nic takiego. No dobra.
tulejkach siedział. Co mnie nie dziwi akurat już, że w tym silniku coś nie chce wyjść. Jakoś to zaskoczeniem już nie jest dla mnie. Generalnie. O, cholera, wyłaś. I co my tu mamy z cylindrem? No, już są rant widoczny, honowania znaku nie ma po nim już. No to już po prostu troszkę zjeżdżony. Tłoczysko, jak wygląda, pierścienie pracują. Torba, oryginał, tłoczek również. No ale troszkę już tak na garu zaczął łapać. Minimalnie. No, tulejki fajnie. Wszystko praktycznie w palcach idzie. Luz na korbie nie niczym nie świadczy, także tutaj się nie ma co nad tym spuszczać, że jest dobrze, czy tam źle. Korba widzicie do przebicia, ale muszę rano to zrobić tak jak ma być. Po to właśnie co mówiłem, żeby nie było. To się za miesiąc postanowi rozłączyć w środku. A, już go korozja, znaczy korozja, już go w środku brało troszkę. No tak. Popatrzmy. No. Już go z przodu troszkę brało, już są ślady. Takie niechętnie widziane. Luzu, a tak już z ciekawości. Chyba nie ma, ale tak jak mówię, to no niczym nie świadczy. Dobra, dzisiaj tyle. Dzisiaj krócej. Godzinka, bo godzinka, ale krócej. Reszta jutro. Kolejny piękny, nic nieznaczący dzień. Więc i rozkręcanie dalsze. Perłeczki. Jedna szpilka na dziesiątkę. Tylko jedna. No tak by wyglądało. Szczelki w miarę by to chyba chciało schodzić nawet. Troszkę trzeba, możemy zdrapać, bo skleiły się całkowicie. Tulejka jedna, druga. I gra. Dobra, to teraz może by to się chciało rozejść. A może by się i nie chciało. Pewnie nie za specjalnie. Ale tu mamy takie, widzę, miejsca, gdzie można podwadzić. Więc tak się zrobi, skoro można. O, prędzej, kurwa, śrubokręt puści, jak się to rozejdzie. Na bardziej specjalistyczne narzędzia. O, właśnie. Puściło na tulejkach. Gra. I tu pod rozrusznik. No kurwa. No dobra, ruszyło. Ręcznie po dźwięku, jaki to dało, to nie ma szans, żeby to poszło. Magneto się odkręci, już kiełkuje się. Elegancko będzie. To jest nielakierowany silnik, to do szkiełkowania pójdzie pewnie cały. Ten
dopiero magneto zajdzie. Dobra, no to co? Jak magneto, to magneto. Dość gruby gwint i nakręcane wewnątrz. Grubszy. Grubszy. Czyli zostaje zastosowanie gwintownika. Ściągałem tak na gwintowniku. Nie ten, to jest jaki? 18 razy 1,5. To coś będzie jeszcze grubszego.